Cześć wszystkim, tu Julka, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na nowy filmik. A to tło w pokoju mojej córki może oznaczać tylko i wyłącznie jedno. I jak już widzicie po tytule tego filmiku, dzisiaj będziemy sobie mierzyły wszystkie moje ubrania ze sklepu Laurella. Jak wiecie, ja ten sklep internetowy bardzo, bardzo lubię. Mam tutaj już taką mini kolekcję i często jak mam właśnie od nich jakąś sukienkę, czy te kolarki, czy bluzkę, czy cokolwiek, to dostaję masę pytań, jaki mam rozmiar, czy się opłaca, jak się pierze i tym podobne. A więc stwierdziłam, że czas najwyższy na taki odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i chciałam oczywiście powiedzieć, że wszystkie rzeczy, które zobaczycie tutaj z tej Laurelli, brałam za swoje pieniądze, no czasami skorzystałam z jakiegoś kodu rabatowego innej influencerki i tyle. Ale zanim przejdziemy do przymierzania właśnie tych wszystkich rzeczy, to chciałam Wam powiedzieć, że sponsorem tego odcinka jest tipli.pl i właśnie już jak jesteśmy w takim temacie shoppingowym, no to powiem Wam, co to jest Tipli. Tipli jest to nic innego jak po prostu serwis cashback, czyli robicie Wasze zakupy tak jak zawsze w internecie. Jeśli macie rzeczy do kupienia, to kupujecie to tak jak zawsze, tylko taki nawyk, który możecie u siebie wykreować, to po prostu zawsze przechodzicie do sklepu przez stronę Tipli. Na Tipli macie ponad 800 sklepów do wyboru i właśnie robiąc zakupy przez Tipli, możecie sobie potem odebrać cashback, a więc wiecie, jak wyrobi Wam się już takie przyzwyczajenie, że zawsze jak chcecie coś kupić, to sprawdzacie, czy ten sklep jest na Tipli, możecie naprawdę zaoszczędzić sobie trochę hajsu. Najważniejsze oczywiście na Tipli.pl jest to, abyście się zarejestrowali. Oczywiście bez rejestracji nie możecie mieć zwrotu gotówki. No tak naprawdę Tipli musi wiedzieć, komu oddać te pieniądze i na jakie konto je potem przepłacić, a więc ja Wam oczywiście zostawiam link w opisie, dzięki któremu dostacie niecie 15 zł za Waszą pierwszą rejestrację, a więc jeśli pierwszy raz słyszycie o Tipli, nie macie jeszcze właśnie konta, to rejestrując się dostaniecie już na Waszym koncie pierwsze 15 zł i potem już możecie robić swoje zakupy, jak zawsze odbierając swój cashback. A jakby dla kogoś to się jeszcze wydawało dziwne i zastanawiało się, a dlaczego Tipli opłaca mi się oddawać pieniądze, a więc tak naprawdę to sklepy, do których będziecie przechodzić, czy Smyk, czy Zebra, czy jakikolwiek inny sklep, który znajdziecie na stronie Tipli, płaci prowizję Tipli, którą ono się po prostu z Wami dzieli. Prowizję za co? Za to, że Tipli promuje te sklepy po prostu na swoim serwisie. I to tyle, nie ma nic prostszego. Link zostawiam Wam oczywiście w opisie, a więc chodźcie w opis, klikajcie w link, a jeśli chcecie się zarejestrować, a ja już przebieram się w sukienki. Jesteśmy, przechodzimy z pierwszą sukienką i to jest, że tak powiem, moja najstarsza sukienka z Laurelli. Nie pamiętam dokładnie, kiedy ją kupiłam, ale to była taka moja pierwsza sukienka. Wcześniej oczywiście kupiłam spódniczkę, bluzkę, kolarki, a to była właśnie pierwsza sukienka i muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo, bardzo ją lubię. Ale to jest taka sukienka, bym powiedziała, nawet zimowo-wiosenna, wczesna wiosna i jesień, dlatego że na lato jest po prostu mi w niej zdecydowanie za ciepło, dlatego że ten materiał jest taki grubszy, ale to też właśnie jest fajne, bo do czarnych jakiś tam rajstop wygląda naprawdę ekstra. Ja mam rozmiar XS, ona naprawdę bardzo fajnie tutaj przylega. Tutaj macie też taką zakładkę, która jest szyta, ale na przykład jeśli jesteście karmiące, to możecie po prostu sobie, wiecie, tą zakładkę tutaj rozerwać i zrobić sobie taką zapinę, żebyście mogły tą pierś po prostu wyciągnąć i nakarmić dziecko łatwiej, no bo wiecie, w takiej sukience tutaj bardzo ciężko, a więc patrzmy też takie na praktyczniejsze rzeczy, a więc ona naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie. Tutaj ma takie bufki i muszę Wam powiedzieć, że fajnie się pierze. Ja ją piorę normalnie z wszystkimi innymi moimi ubraniami na 40 stopni. I bardzo fajne jest, że te kwiatki naprawdę nie straciły koloru. One są bardzo wyraziste. Nic tutaj się nie sprało, a więc moim zdaniem to też jest bardzo duży plus. Cukienka kosztowała, już Wam powiem. Powiem, że na pewno będą tutaj pytania o cenę. 37,80 €. Ja niektóre w ogóle tutaj ceny mam w euro, a niektóre w złotówkach. Zależy, nie wiem, chyba czy płaciłam kontem, czy PayPalem, a więc tak tutaj będzie wyglądało. I tak, to jest sukienka Matchita. To, co jest też fajne w tej sukience, że tutaj na dole macie takie dwa rozporki, a więc to dodaje naprawdę takiego fajnego charakteru tej sukience. Przechodzimy do kolejnej sukienki i to jest taka już typowo letnia sukienka, ale właśnie fajne jest to, że ma rękawki. Ja czegoś takiego potrzebowałam, dlatego że większość moich sukienek letnich jest właśnie na ramionczka, a to jest coś, co po prostu chroni też nam plecy, w razie jakbyśmy się, wiecie, któregoś dnia latem spaliły po prostu, złapały za dużo słońca, a potem chciały zasłonić, no to nie musimy nakładać jakichś t-shirtów i tak dalej, tylko właśnie taką letnią sukienkę. Ona jest przepiękna, te tutaj takie trzy falbany sprawiają, że ona jest właśnie jeszcze taka lekka, a więc mi się to bardzo podoba. Do tego macie oczywiście dołączony paseczek i możecie go sobie przewiązać w talii, zawiązać z przodu albo z tyłu, to już jest Wasz wybór, robicie dziewczyny jak chcecie, ale właśnie wydaje mi się, że fajnie jest, że jest dołączony taki pasek, wtedy możecie go użyć, ale nie musicie.
widzicie. I ta sukienka właśnie jest też w rozmiarze XS. I to, co lubię najbardziej, to właśnie tą lekkość. Tutaj, jeśli chodzi o przód, to wszystko się przepięknie układa i również macie taką zaszywkę, a więc jeśli jesteście znowu karmiące, no to po prostu odpływacie to, kupujecie sobie i wszywacie taki mały klipsik i wtedy też może być dla mam karmiących. Tą sukienkę kupiłam naprawdę niedawno, a więc zaraz Wam też powiem, jak ona wygląda cenowo. Nie wiem, czy jeszcze jest dostępna na stronie, bo jak wiecie, w Laureli to jest po prostu szok i te rzeczy bardzo, bardzo szybko schodzą. To jest czasami aż denerwujące. A więc ta sukienka, słuchajcie, kosztowała mnie 227 złotych i 7 groszy, ale totalnie jest warta swoich pieniędzy, bo naprawdę zawsze jak mam gdzieś ją na sobie, to właśnie wszyscy, ale ładna, pięknie, dziwnie, taka lekka i właśnie ona też taka jest, tak się bardzo lekko ją nosi, jest właśnie też takiego fajnego materiału, a więc nie pocicie się mimo właśnie tych rękawków, bo ona jest taka leciutka. Przechodzimy już do trzeciej i ostatniej sukienki i to jest po prostu cudo, naprawdę. Ta sukienka jest przecudowna. Czekajcie. Naprawdę ją bardzo lubię i od razu Wam powiem, że ja mam ją w rozmiarze S. Zamówiłam ją w XS-ce, dlatego że nie sądziłam, że będę musiała mieć S-kę, dlatego że wszystko tutaj, wiecie, jest XS-ka. No ale tutaj w biuście ja naprawdę mam mały biust, to jest 75, małe B, że tak powiem. A więc no nie sądziłam, że kiedykolwiek wziąłam sukienkę, nie będę mogła się wcisnąć w biuście. A tutaj nie mogłam wziąć tak do tyłu rąk, a więc jeśli jesteście zainteresowane tą sukienką, to właśnie dobrze się zmieści, patrzcie na rozmiary, czy będziecie musiały mieć S czy XS. No wiecie, ta S-eczka jest tutaj różniejsza, bo ta XS była taka typowo przypięta, więc mi się to podobało, a z drugiej strony wiecie, zjecie coś i od razu ma widać brzuch, a ta jest taka luźniejsza, no ale dla mnie to było niemożliwe w tym biuście, naprawdę mogłam to nosić o tylko tak spuszczone i to jeszcze tak ledwo, a więc wolałam wymienić, nie męczyć się, to jest wiecie, fajna sukienka taka typowa na co dzień, a też na wyjście do jakichś fajnych szpilek będzie wyglądała cudownie, a więc ona jest naprawdę fajna, ja mam tak w ogóle 1,58 m, jeśli kogoś będzie to interesowało, możecie wtedy sobie zobaczyć, jak te sukienki tutaj wyglądają. Ona jest na długi rękawek, ale oczywiście z takimi ściągaczami. Ja bardzo lubię no taką wersję sukienek, dlatego że to też możecie sobie tutaj tak troszkę podwinąć, jeśli nie wiem, jest Wam troszkę ciepiej i cieplej i moim zdaniem wygląda bardzo ładnie. No i ta w biuście już tutaj się bardzo fajnie trzyma, bo mówię, ta XS-ka robiła mi coś takiego z biustu, naprawdę miałam takie dwa wałki, to wyglądało tragicznie, a więc wolałam wymienić i wydaje mi się, że ta właśnie wygląda przepięknie, też się fajnie pierze i to jest taka typowa sukienka, którą warto mieć moim zdaniem w szafie, bo pasuje i do klapek, i do Air Force'ów, ona wygląda ok, i do jakiejś, nie wiem, do normalnej, ładnej, klasycznej torebki, do tego jakieś szpilki, możecie iść do restauracji, ja mówię, jak załóżcie do tego klapki i koszyk, to jest idealny nastrój kąpielowy na plaży, więc to jest moim zdaniem właśnie taka sukienka do wszystkiego i dodatkami możecie totalnie zmienić charakter tej sukienki, co moim zdaniem jest ekstra. I słuchajcie, ona kosztowała, już Wam mówię, bo było na jakieś przecenie 186 zł i 19 groszy i jest to sukienka Verona. No, a więc moim zdaniem jest przecudowna. Lecimy dalej i tutaj mam na sobie koszulkę i kolarki. I ta koszulka jest naprawdę genialna. Słuchajcie, ja mam ją rok i od roku naprawdę miałam ją na sobie wiele, wiele razy i ona jest w stanie idealnym wręcz. Naprawdę, wiele razy mi się zdarzyło, że kupowałam takie jasne koszulki i to było na 3 prania albo czasami na 1 pranie. T-shirt z HM-u po 1 praniu wyglądał jak tragedia. Tragedia, tak? Więc ja już myślałam, że to wina mojej pralki i tak dalej, ale tak naprawdę ta koszulka jest prana tak samo, a wygląda bardzo dobrze. I ten tutaj taki kolorek został, jest naprawdę fajny, tu się nic nie zdeformowało, a jak wiecie, tutaj często w tych t-shirtach no może się po prostu coś deformować, tutaj ten napis też nic się z nim nie stało, mamy tutaj oczywiście napisane Laurella i stwierdziłam, że ta koszulka jest piękna, ona kosztowała około 30 euro, no na samym początku wydało mi się, że to jest strasznie dużo jak za t-shirt, a teraz po roku twierdzę, że to było dobrze wydane 30 euro, no bo tak naprawdę mam ją cały czas i jeszcze pewnie kilka lat sobie w niej pochodzę, a w międzyczasie kupiłam kilka t-shirtów w sieciówkach za nie mam na przykład 10 euro i już się dawno wyrzuciłam, bo do niczego się nie nadawały. A więc tak, jeśli chodzi o te kolarki, to też bardzo, bardzo je lubię. Jedyny takim minusem jest to, że no nie można się w ogóle w nich najeść, bo strasznie ten brzuch tutaj widać. Nie wiem dlaczego, mam wrażenie, że tak może mnie tutaj
obcinają w złym miejscu, wyżej powinna podciągnąć albo niżej, bo ja teraz na przykład po śniadaniu i w tych kolarkach od razu wszystko widać, a więc one są idealne na wciągnięty brzuch. Ale mimo wszystko są naprawdę bardzo fajne. Moje mają tylko taką malutką plamkę, bo się tłuszczem pobrudziłam, ale powiem wam, że ten kolorek jest taki fajny, że do tego brudu tak mocno nie widać. To jest karmelowy. A kolarki moim zdaniem są idealne właśnie do takiego t-shirtu, do jakichś trampek, na lato, jeśli nie chcemy mieć koniecznie takich, wiecie, mocno krótkich spodenek, to jest taka fajna alternatywa. I te kolarki kosztowały, czekajcie, już wam powiem, 18,90, a więc cena jak najbardziej ok. W sieciówce też musicie dać, nie wiem, pewnie 180 zł za takie kolarki, a te naprawdę jakościowo, no mówię, od roku prane i tutaj nic się nie wyciągnęło, żadna nitka, po prostu nic, są w stanie jak nowe, a więc to jest też fajne i nie rozciągnęły się, bo bałam się też, że się mogą rozciągnąć, a nic się właśnie nie rozciągnęło, wyglądają bardzo fajnie. Przechodzimy dalej, tutaj mamy takie moje pierwsze zamówienie z Laureli, to właśnie była ta spódniczka, którą uwielbiam, i ten t-shirt kosztował 25 €, ale też właśnie fajnie tutaj, no nic się w sumie nie powyciągnęło, on teraz jest taki nie do końca poprasowany, za gorąco jest, żeby stać przy żelazku, macie tutaj oczywiście podwinięte rękawki, ale wiecie, jak chcecie, to możecie to odpróć, wtedy te rękawki będą dużo dłuższe, ale moim zdaniem tak wygląda bardzo, bardzo ładnie. No i te tutaj wiązane spódniczki, jak będziecie mogli zobaczyć, mam w takim kolorze beżowym i mam jeszcze w kolorze różowym, bo to jest po prostu hit. To jest hit na gorący dzień. Nie ma nic lepszego niż te spódniczki. Naprawdę, one są fajne, przewiewne i też to, co jest fajne, że możecie sobie regulować w nich długość. Ja jak kupowałam jeszcze te spódniczki, to one były na one size, a teraz wiem, że chyba jest SM i potem jest L. I teraz to jest właśnie fajne, że tą spódniczkę możecie sobie ściągnąć niżej tak naprawdę, inaczej związać i ona dla mnie teraz jest przed kolano, a więc robicie tak naprawdę, co chcecie. Ta spódniczka kosztowa 37 €, a więc okej. Okay. Na brzuch wydało mi się, że to jest dużo, ale też mówię, od roku mam ją i tak naprawdę do wszystkiego fajnie pasuje. A więc ta spódniczka jak najbardziej to był bardzo, bardzo dobry zakup. I ta sama spódniczka właśnie w innym kolorze, no bo tak się zakochałam w tej pierwszej, że musiałam po prostu kupić jeszcze w innym kolorze, bo one są mega praktyczne. Na lato też na strój kąpielowy, słuchajcie, nie musicie wciskać się w dżinsy, jak strój jest jeszcze tam mokry trochę, tylko zakładacie taką spódniczkę, przewiązujecie się i potem można ją łatwo na plaży rozwiązać. Czy też pod taką spódniczką łatwo się przebrać, a więc jest ona naprawdę cudowna. Mamy już ostatnią spódniczkę, którą w sumie zamówiłam bardzo niedawno i też bardzo mi się podoba, taki troszkę spokojniejszy kolor, nadlego tego, że ona jest czarna z takimi kwiatuszkami tylko, ale właśnie najbardziej mi się podobają, słuchajcie, te ściągacze po bokach, to jest hit, muszę tylko sobie obciąć te sznurki, dlatego że dla mnie są troszkę za długie, ale jeśli chcecie mieć, słuchajcie, dłuższą spódniczkę, bo po prostu nie lubicie miniówek, albo macie 1,80 m, to nie ma tutaj, słuchajcie, problemu, bo po prostu ją sobie sami przedłużacie, a więc ja uwielbiam takie rzeczy, że nie wiem, jak nie wiem, czuję się niekomfortowo, bo troszkę za krótko jednak, bo nie wiem, no cokolwiek naprawdę, to każdy ma tam swoje, wiecie, inne powody, to zobaczcie. Mogę ją tak naprawdę, no, przedłużyć jak chcę. Tutaj ją wtedy pięknie ściągnąć i mam ładną spódniczkę klasyczną przed kolano, jeśli właśnie, nie wiem, nie chcę iść na miniu, w miniówce, na jakiś obiad czy gdziekolwiek, to wtedy mam taką fajną przed kolano, a więc to jest hit moim zdaniem. No i właśnie to też jest dobra sprawa, bo wiem, że wysokie dziewczyny mają często problem z tym, żeby kupić coś, co nie jest za krótkie i nie widać im pół tyłka, a więc to moim zdaniem naprawdę jest fajne. I cenowo moim zdaniem też bardzo fajnie wyszło, bo spódniczka kosztowała 160 zł, a możecie ją nosić tak naprawdę na kilka sposobów. O kurczę, też teraz, jak się przebrałam, to przypomniało mi się, że mam też kolarki w takim kolorze, one są nowe. Dopiero co odcięłam metkę, a więc też dlatego o nich zapomniałam, jeszcze ich na sobie nie miałam, ale są to te same kolarki, co te karmelowe, tylko właśnie w takim zielonym kolorze. W sumie, nie wiem, kupiłam je tak, bo stwierdziłam, że będą mi do wielu rzeczy pasować, o, do czarnego t-shirtu, do tego, siamtego. Na razie jeszcze ich nie miałam na sobie, bo za każdym razem jak chcę je założyć, to tak, nie, chyba jednak mi nie pasuje, a więc nie wiem, muszę się przekonać, bo moim zdaniem do białego t-shirtu i do Air Force'ów
no super wyglądają, a więc no myślę, że też dopiero co przyszły ciepłe dni, a więc jeszcze mi się przydadzą, ale ten właśnie zielonkawy kolor przepiękny. A więc to byłoby tyle, jeśli chodzi o to moje mierzymy z Laurelii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi koniecznie znać, czy macie coś z Laurelii, czy lubicie i w ogóle która rzecz jest Waszą ulubioną. Nie zapomnijcie też oczywiście, że w opisie zostawiam Wam link do Tipli, jeśli chcecie sobie skorzystać z jej serwisu Cashback. Pamiętajcie, że za pierwszą rejestrację macie 15 zł gratis na Wasze konto i widzimy się w następnym. Pa! Nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę i subskrybujemy, jeśli jesteśmy nowi na tym kanale.